Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Kolejny film z Naoxalem, z szamponikiem 737. Słuchaj, przez ponad 2 miesiące, odkąd dostałem szampon, cały czas nim myję. Wszystkie auta. Wszystkie. Sześciuteńkie. Wszystkie auta myję. I teraz tak, jeżeli chodzi o szampon, zajebisty. Naprawdę, zajebisty szampon. Tu zostało mi w bańce tyle. Wytrzaskałem go, można powiedzieć, że 3 litry. Więc już coś mogę powiedzieć o tym szamponie. Na chwilę obecną, oczywiście to jest moja subiektywna opinia, osobiście nie znam szamponu, który byłby tak zajebisty. Naprawdę. Ja jeszcze tak fajnego szamponu nie miałem. I tu nie chodzi o zapach. No wiadomo, no też jest ważne. No ten cię nie zmiażdży zapachem, ale nie śmierdzi, nie przeszkadza. On ma taki trochę... Taki szampon do włosów kiedyś był familijny. On w tę stronę idzie. Szampon w niczym nie przeszkadza. I teraz tak, chodzi o tutaj walory zapachowe. I teraz tak, za chwilę powiedzą tutaj, raczej powiedzą. Pewnie znajdą się osoby, że drogi! Kurde, wydajność słaba, bo 100 ml, do tego cena. No tak, ale jak kupujesz zagrabaniczne, zajebiste szampony, no tam jest fajnie, bo jest zagrabaniczny. No nie da się tak naprawdę zrobić coś konkretnego za darmo. Kurde, ludzie. Ja zdecydowanie wolę dopłacić do polskiego produktu. Jak coś jest dobre i polskie i kosztuje, to jest narzekanie, że za drogie. Jak jest tanie, to jest gówno. Przepraszam za wyrażenie. No tak jest. Że jest gówno. Bo jest tanie. Na pewno dziadostwo. No właśnie. Także zwracam się do tych osób. Kup, sprawdź, wypowiadaj się. I teraz tak, jeżeli chodzi o szampon. Nie znam szamponu, który by tak, kurczę, odtykał. Naprawdę. Obłędnie. Jeżeli nie ma nic na aucie, no to nie ma. Jeżeli coś jest, a wydaje się, że nie ma, on to ujawni. Pokaże, że rzeczywiście coś tam jeszcze jest. Uwielbia powłoki. Uwielbia niewidzialne wycieraczki. Kolejna rzecz. Podjadanie nie zauważyłem, a na autach mam różne szuwaksy. Kudeki, silanty, powłoki. No wszystko. Woski. I teraz tak. Ja osobiście do odtykania rzeczywiście 100-150 ml, zależy jak jest zamulone, do bieżącego mycia, tak, ja nim myję bieżąco, na bieżąco, ja już innego nie używam, naprawdę. Z tego względu, że on mi cały czas pokazuje, jak zachowuje się dany wosk, czy dana powłoka. Cały czas można powiedzieć, że mam ją tak jakby, nie to, że odetkaną, odświeżoną. Cały czas ten szampon pięknie dba o to. Oczywiście, jak są stare, zamulone powierzchnie w water spotach, kurczę, no to on tego nie zrobi, nie usunie, to jest więcej niż pewne. Nie mam filmu z odtykania powłoki na błotniku, tej niby grafenowej H2O.net, film się pojawi. Tam właśnie użyłem piany zasadowej z oprysku i później umyłem tylko tym szamponem, a nie było w ogóle hydro. No i tam na filmie, jak ten film się pojawi, nie wiem kiedy publikacja, ale to jeszcze trochę, tam będzie pokazane jak. Co zrobił ten szampon? Niestety cały film, ja tam nim myłem, wypowiadałem się. Skleiłem tam ten film i usunąłem wszystko. Głupi ja, jak to dziadzia. I teraz tak. Później wskoczyłem po tym szamponie z kwaśnym APC od Aquy. Nic się nie zmieniło. Nic. Tak naprawdę odrobinkę tylko poprawiło. Wypłukałem całkowicie Aquę i tak jak ten szampon zostawił powłokę, tak była. Więc obłęd. Kolejna rzecz. Szampon. Jak długo bo potrafi posiedzieć, naprawdę fajnie, nie spływa za szybko, jak długo posiedzi na lakierze, troszeczkę może zamulić. Tak masz wrażenie, że jakby przytkał, ale chwilę go wypłuczesz i hydro wraca idealne. Nie jest to, że on zamula na maksa, to nie jest tak. On jak dłużej posiedzi, troszeczkę tak jakby osłabiło i w pewnym momencie jak go płuczesz, wyczujesz, że tak jakby odpuścił i znika. I pojawia się, jakby szampon właśnie odpuścił i pojawia się hydrofobowość. Kolejna rzecz, że na powierzchniach, które są totalnie jałowe, że zostawiał hydro. Gdzieś w internetach ktoś napisał, że tak może być, bo ma, nie wiem czy to, jak to nazwać, polimery, które dodają poślizgu, bo poślizg jest obłędny. Piana fenomenalna. Naprawdę, ten szampon dla mnie ma wszystko to, co bym chciał, żeby miał. To jest dla mnie też taki idealny szamponik i czuję, że długo mi go nic nie zastąpi. Oczywiście to jest moja subiektywna opinia. Moja. Żeby nie było, że... To jest najlepszy szampon na świecie. Możliwe, że są takie szampony, o których ja nawet nie śniłem, więc na chwilę obecną, a cieszy mnie to, że to jest kurczę polski produkt. To mnie jara właśnie. Zajebista sprawa. I teraz tak, na końcu pokażę Ci film, jak zrobiłem
Wyciąłem sobie drzwi z jednej i z drugiej strony, bodajże w Audi, czy tył. Tak, z tyłu chyba od pasażera drzwi i z przodu od kierownika. I po cuttingu wymyłem pasty i wleciałem z tym szamponem. I zobaczysz, jak wygląda hydro. Czy rzeczywiście, bo wiadomo, jak jakiś wosk, jakiś szampon ma w sobie jakiś wosk, tudzież jakieś zabezpieczenie, które po sobie pozostawia, to hydro wiadomo, że może nie jest idealne, ale ewidentnie woda spływa. Zobaczysz po tym, jak będzie, ale to w dalszej części filmu. I teraz tak, powtórzę się. Dla mnie, na chwilę obecną, jest to najlepszy szampon, jaki miałem, jaki używałem. Naprawdę, ja już w ogóle nie kombinuję, ja tylko nim myję. 70 ml na 10 litrów wody jest dla mnie idealnym rozwiązaniem. W sam raz pianka, w sam raz poślizg, stówka, 100 ml to już jest obłęd. Obłęd, ja wiem. I lepiej wiadomo, opłaca się kupić w piątce. Zdecydowanie. Nie jest to tani szampon. Ale to cena do jakości tu jest naprawdę idealnie dopasowana. Idealnie, po prostu perfekcyjnie. Jak dla Ciebie jest za drogi, moim zdaniem warto go mieć na półce. I jak Ci się coś przytka, czujesz, że traci hydro, zdechło coś, bierzesz ten szampon 100 ml na 10 litrów wody, myjesz i oszalejesz. Naprawdę. Ja jestem bardzo miło zaskoczony. Bardzo mnie to cieszy. Tutaj Grzegorz, w Twoją stronę, wiesz, znasz mnie. Jak powłoka była do duszy, nie omieszkałem to powiedzieć. Tak jak kiedyś rozmawialiśmy. Jak coś mi się podoba, zresztą każdemu to mówię, to produkt zachwalam, bo mi odpowiada i no kurczę, są emocje, bo tak naprawdę cieszy mnie to, że to jest polski produkt. Jaram się tym, kurde, że nie jest to zagraniczny produkt i wychwalanie achy i ochy, bo jest zagraniczny. Bo to jest marka z jakimś tam, kurczę, powiedzmy, jak to mówią, z tradycjami i jest milion lat na rynku. A tu proszę. Można powiedzieć, że jednoosobowa firma i pyk, i takie cudeńko. Dla mnie naprawdę fenomenalny szampon. No dobra. Achy i ochy były. Minusy tego szamponu. No może to wypłukiwanko, że jak dłużej poleży, to trzeba troszeczkę się nastroić, że dłużej trzeba podtrzymać tą lancę, żeby go wypłukać. To jest chyba jedyny minus. Zapach tutaj akurat fajnie, że jak nie myjesz, tak naprawdę to się uwalnia ten taki familijny właśnie do mycia włosów. I to tak delikatnie. Poślizg, domywanie. No poza tym jest obłęd, naprawdę. I wydajność tutaj, no wiem, niektórzy powiedzą, kurde, kosmos i cena. Ale uwierz mi, że jakość do ceny jest tutaj zachowana bardzo, bardzo fantastycznie. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!